Daleka droga z Warszawy do Ząbkowic Śląskich, ale gra była warta świeczki, bo misję mamy nie lada. Jesteśmy u Piotrka Zielińskiego, piłkarza Udinese, w domu rodzinnym w Ząbkowicach Śląskich ze specjalną misją, ze specjalnym prezentem. Piotrek, koszulka reprezentacji Polski. Z powodu tego, że zostałeś powołany po raz pierwszy do pierwszej reprezentacji. To jest ta koszulka, w której pewnie będziecie grać, ten model dokładnie. I długo się zastanawiałem, czy nadrukowywać jakiś numer. Co myślisz, że dobrze zrobiłem, czy źle, że tego numeru nie ma? No myślę, że dobrze, że nie nadrukowałeś tego numeru, bo zobaczymy, z jakim będę grał. Możliwe, że będzie to 10 moja wymarzona, ale no poczekajmy, zobaczymy, jak trener mnie na jakiej pozycji zagram, albo czy wyjdę na ostre rozwałki i wtedy się okaże, z jakim numerem. No to już jest twoja w każdym razie taka przeddebiutancka, żebyś miał tutaj też na pamiątkę w Ząbkowicach i myślę, że mam nadzieję, że przyniesie szczęście. No tak, oby przyniosła szczęście, no i na pewno, jak możliwe, że nie wiem, strzelę bramkę, to na pewno się odezwę do ciebie i pogratuluję, podziękuję. Dobra, nie ma problemu, w każdym razie już podziękowania przyjęte. Nad tą 10 się zastanawiam, bo faktycznie o tej 10 myśleliśmy, kiedy zastanawialiśmy się nad drukiem. To jest taki numer, który gdzieś ci całe życie zawsze towarzyszy? No tak, zawsze starałem się grać z tym numerem, czułem się lepiej, nie? Gdy nie grałem z dechą, to wkręcałem sobie, że gram źle, że nie gram tak dobrze jak z numerem 10. No i może faktycznie tak było, nie? Ale no teraz w klubie nie gram z dechą i gram ze swoim numerem też fajnym, 94, ale wszystko jest okej i myślę, że ten numer nie gra jakiejś ważnej roli. Kiedyś we Włoszech był taki piłkarz, jeśli dobrze pamiętam, Iwan Zamorano, chciał grać z 9, a tam w Interze grał Ronaldo z 9 i miał numer 1+8, to może nie wiem, 8+2 albo 9+1. A no, też tak, są takie, czasami też tak miałem, na przykład jak nie grałem z 10, też sobie wkręcałem, że nie wiem, 4+6 to na przykład jest 10. No ale nie, to na pewno jak byłem młody i teraz to już tak przeszło, nie? Z 10 nie mogę grać w Udine, bo gra Di Natale, to wiadomo, że... Raczej nie. No, dopóki on będzie grał, to dycha będzie zarezerwowana, nie? A być może zastrzelą, no nie wiem. Nie. To było też tak, bo nam tata mówił troszeczkę przed nagraniem w kuluarach, że gdzieś tam zawsze te dychy on, jak był trenerem twoim, trzymał w zanadrzu dla ciebie, powiedział, jak to jest ważny dla ciebie numer. Faktycznie tak było? No tak, tak było. Tak. No, jak jeździliśmy na te kadry makroregionów, to zawsze wchodził, szukał 10 i dawał mi ją. No ale no co, każdy chłopak chciał z 10 grać, no ale tata zawsze przynosił mi ją i na pewno fajnie było, bo z dychą czułem się lepiej, nie? W tamtych czasach. Mamy koszulkę bez numeru 10 i mamy też tutaj specjalny gadżet, piłkę. Niech sobie Państwo wyobrażą, że ta piłka pamięta, oj sporo Piotrek, chyba sporo, z którego to roku ta piłka i skąd się tutaj wzięła, bo chyba własność to jest klubu Zagłębie Lubin. Tak, no to jest piłka z młodej ekstraklasy, jak grałem w Zagłębiu, wziąłem ją dla siebie, no i na pewno jakaś tam pamiątka z Lubina, no ale to... Trochę flag. No trochę flag. Tutaj już pies nie raz ją pogryzł, jak piłka przeleciała na drugi płot, ale ten. Ale pamięta, ona naprawdę dużo pamięta, ta piłka. Ja myślę, że minie 3, 4, 5 lat, może trochę więcej. I na Allegro to za kilkadziesiąt tysięcy złotych będzie pewnie do wylicytowania. Nie no, bez takich. Zobaczymy jak to będzie. Muszę zadać to pytanie, bo też pewnie poniekąd z tego powodu tutaj jesteśmy. Wielki dzień przed tobą, wielki dzień też za tobą pewnie po ogłoszeniu powołanie. Da się opisać to uczucie w ogóle? No da się opisać. No, marzenie każdego młodego zawodnika, nie? Dostać się do takiego grona z najlepszymi piłkarzami w Polsce, z gwiazdami, z Lewandowskim, z Borucem. To fajna sprawa spotkać się z takimi zawodnikami, móc z nimi trenować przez te kilka dni, nauczyć się od nich tego wszystkiego. No i na pewno podpatrywać, nie? I przenosić to na boisku. To my już Cię więcej nie męczymy, ale pomęczymy jeszcze członków Twojej rodziny, skoro już tu przyjechaliśmy. Dziękujemy bardzo serdecznie za to spotkanie, no i życzymy Ci tej koszulki z numerem 10 i udanego zgrupowania najbliższego reprezentacji Polski. No, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Piotr Zieliński tyle, ale jeszcze w Ząbkowicach Śląskich zostajemy. To jest miejsce, w którym nie tylko Piotr Zieliński, w ogóle synowie Zielińskich kopali piłkę wiele, wiele lat. To jest to miejsce, gdzie szkolili swoje umiejętności piłkarskie. My jesteśmy z tą osobą, która cały czas się przyglądała temu, tym postępom w piłce. Faktycznie to było tak, że tutaj gdzieś non-stop piłka była w grze? Oczywiście. Kwiatków to tutaj nie mieliśmy, bo niestety były połamane, bo tam chłopcy prosiliśmy, no grajcie, a już żeśmy trawę poświęcili, ale kwiatki, no długo nigdy tutaj nie było kwiatków, bo niestety.
I potem oczywiście, no ale nie oni to łamali, te kwiatki. No. Piotrek już przyjeżdża jako piłkarz do Udinese i mówi, że teraz już mama nie pozwala w siatkonogę tutaj z bratem grać, że gdzieś trzeba iść na stadion i tam swoje umiejętności szkolić. Nie ma takiej opcji, żeby tu już pograć? Oni tak gada. Kiedyś przyjedzie pan, to będzie taka rozwieszona siatka i będą grali. To ja mówię, że mają nie grać, ale oni mnie nie słuchają wcale i tak grają. Ja tak patrzę na te kwiatki w nie najgorszym stanie. Jeszcze tak, bo jest dopiero 2 dni w domu. No właśnie, a cały czas w Udinese. To nie chciałbym tych kwiatek zobaczyć w Udine. No. Piotrek to całe życie był spokojny chłopak, bo jak ktoś dzisiaj na niego patrzy, to się wydaje, że on ma taki bardzo spokojny charakter. To ja nie wiem, czy to jest taki początek we współpracy z mediami, że go tak odbieramy, czy faktycznie tak jest? Nie, cały czas był taki, bo nawet niektórzy trenerzy twierdzili, że on jest za spokojny i że nie będzie grał w piłkę. Przez to, że za grzeczny, taki był, zawsze taki był. A jak mama przeżywa to, co się ostatnio zdarzyło? Po pierwsze, powołanie do reprezentacji, po drugie, że syn wraca po takim czasie, to chyba serce rośnie. No to, że reprezentacja, to w ogóle nie ma dwóch zdań. To, żeśmy czekali, cieszymy się, że ten moment nastał tak szybko, bo no, nie spodziewaliśmy się, ale może nie tak szybko, no ale wierzymy, że udźwignie to. A mama dumna, no wiadomo, nie? A do Włoch często latam, także mam. Ja generalnie cały czas tam jestem u niego jeszcze, no bo muszę go tak na ziemi trzymać troszkę, nie? Żeby mu czasem tam woda sodowa nie odbiła, ale na razie jest wszystko dobrze. Zwłaszcza, że mieszka sam. Tak. Nie mam wątpliwości, że w Krakowie się pani na meczu pojawi. Oczywiście. Skoro jeździła pani 800 km i więcej, żeby Piotrka oglądać, także trzymamy kciuki za to, żeby się ten debiut udał. No skoro rozmawialiśmy z mamą, to czas na to, żeby porozmawiać i z tatą Piotrka. Zaglądamy dzisiaj w różne zakamarki Domu Państwa Zielińskich. Teraz mamy okazję być w pokoju Piotrka Zielińskiego. Ze mną jest jego tata, tak jak obiecałem, i od razu pytanie o to, czy Piotrek zawsze ma taki porządek w pokoju, bo jak na nastolatka, no to muszę powiedzieć, widok dość zaskakujący. No, ale tak szczerze. Nie zawsze tak było. No akurat w tej chwili Piotrek praktycznie jest gościem w domu, także nie musi tutaj sprzątać, nie ma tutaj swoich wszystkich rzeczy, także w tej chwili panuje tu rzeczywiście ład i porządek. Natomiast no, przed paroma laty, jak był tutaj, jak mieszkał w tym pokoju, no to bywało różnie, nie? Ale generalnie też starał się sprzątać za sobą, no, żona tutaj tego pilnowała. Natomiast no, tak na pewno no, nie było. Czyli zbieramy opinię, Piotrku, mama mówi, że zawsze był taki spokojny, takim jakim go odbieramy teraz medialnie na początku tej jego piłkarskiej kariery i też był w takim razie porządkowy. Ale nie był do przesady pedantem. Nie, do przesady pedantem nie był. Natomiast no, rzeczywiście zawsze starał się być taki punktualny, przestrzegać tego dnia swojego dokładnie, nie? Tutaj do szkoły zawsze punktualnie wychodził, punktualnie wracał. Na planie zajęć zawsze było napisane, nie? Tam jak lekcje się kończyły, nie? Że trening, godzina tam 15:30 trening codziennie, także tutaj dyscyplina to była podstawa, nie? Nie było chaosu. Ale nieporządek nas najbardziej przykuwa w tym pokoju. Jest parę rzeczy, które nam się podobają. To puchary, trofea Piotrka Zielińskiego. Pan pewnie ma lepszą wiedzę na ten temat. Które z nich są najbardziej cenne? To znaczy, no tutaj w zasadzie no, są takie najważniejsze puchary i statuetki, jakie Piotrek zdobywał w ciągu tej swojej gry w piłkę. Od najmłodszych lat na wszystkich turniejach był albo najlepszym, albo zawodnikiem, najlepszym strzelcem, bądź najmłodszym zawodnikiem. Także tutaj tych pucharków się trochę zebrało. No, mówię, no na pewno największe takie znaczenie może mają te największe, najładniejsze, nie? Król Strzelców Coca-Cola Cup z 2010 roku. To jest jeden z ostatnich jego takich trofeów w piłce młodzieżowej. Król Strzelców turnieju w Targówku o Puchar Ministra Obrony Narodowej z 2006 roku. Może nie taki okazały w swojej wielkości, ale dla mnie i chyba dla niego też bardzo cenny jest puchar za Króla Strzelców w turnieju o puchar prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. To jest puchar, który zdobył, statuetką, którą zdobył w 2005 roku. Za zajęcie pierwszego miejsca w rozrywkach o puchar imienia Kazimierza Górskiego w sezonie 2005-2006, gdzie został również wybrany najlepszym zawodnikiem. No, jest tu coś takiego, co pewnie może trafić niedługo do tej galerii.
nie mam na myśli pucharu, ale mam na myśli następne tygodnie jakiś gadżet z tych wydarzeń przywieziony. Pan wie, co mam na myśli. No chciałbym, żeby tutaj gdzieś zrobilibyśmy miejsce na koszulkę, jeżeli by tylko Piotrek zadebiutował w pierwszej reprezentacji, to na pewno ta koszulka tutaj znajdzie swoje miejsce i będzie najważniejszym trofeum. Ale żeby nie było tak, że tylko o Piotrku rozmawiamy, to chciałem o Pawła zapytać, bo też tam gdzieś słyszałem, że cały czas rywalizowali między sobą w takich sportach trochę indywidualnych, ale też z piłką związanych, typu siatkonoga, też w tenisa pewnie i tak dalej, gdzieś jeden na jednego grali. I Paweł tam od Piotrka nie odstawał i często te rywalizacje wygrywał, podobno. W każdej płaszczyźnie rywalizowaliśmy ze sobą, jak nie w pojedynki jeden na jeden, siatkonoga, we wszystkim. Nawet w tenisa chodziliśmy grać i zazwyczaj ja wychodziłem zwycięsko z tych pojedynków. Trzeba nadmienić, że Paweł o 4 lata jest starszy od Piotra, także tutaj miał troszeczkę ułatwione zadanie, bo jednak 4 lata, zwłaszcza w młodym wieku. W młodym wieku robią swoje, ale Paweł to był równie uzdolniony, może nie równie, no też uzdolniony chłopak piłkarsko, reprezentant Dolnego Śląska, przeszedł szkolenie w Zielonej Górze, w Szkole Mistrzostwa Sportowego, był w Zagłębiu Lubin, zresztą razem z Piotrkiem przez 2 lata. Mieszkali tam w jednym pokoju. No także tutaj no, te mecze były pasjonujące, nie? Bo często się kończyło po jakimś płaczem, szarpaniną, taką lekką bójką, nie? Później się tam gdzieś bili na wywracanki. Ale zawsze mile wspominam, bo często też brałem udział w meczach siatkonogę, bo jeszcze mam najstarszego syna Tomka, także w czwórkę żeśmy grali 2-2 albo jakiś turniej, nie? Indywidualny, tam półfinał, finał i o trzecie miejsce. Później przychodziliśmy do domu i przy obiedzie żeśmy się tam rozmawiali na ten temat, nie? Kto jest najlepszy. No. Dziękujemy bardzo serdecznie. Myślę, że wszyscy powinni podziękować, dlatego że nierzadko się zdarza, inaczej, nieczęsto zdarza się, że możemy tak zajrzeć do domu, no już niebawem, reprezentanta Polski. Także to wszystko dzięki uprzejmości Państwa Zielińskich i na Wasze ręce te podziękowania składamy. My również dziękujemy, jest nam bardzo miło, że możemy gościć ekipę z PZPN-u. Jesteśmy szczęśliwi, że Piotrek dostał to powołanie i no właśnie, no teraz trzymać kciuki. Teraz wszyscy czekamy na mecz z Liechtensteinem, który już 4 czerwca w Krakowie, a potem wylot do Kiszyniowa i mecz z Mołdawią.